słuchajcie, idę sobie maszeruję. Właśnie jechałam windą z moją sąsiadką i jej pieskiem. I słuchajcie, tak się wymizialiśmy, tak się wycałowaliśmy i wszystko, że od razu mam taki uśmiech na twarzy. Jednak zwierzaki to jest coś najwspanialszego na świecie i one obdarowują miłością i czułością każdego na drodze, o ile ktoś lubi zwierzaczki, a ja kocham bardzo. Także naprawdę, zobaczcie, małe mizianie z psiakiem i naprawdę dzień się fajniej zaczyna. Cześć kochani, witam się z Wami w nowym filmie. Mam siatę, wróciłam właśnie z Lumpeksu, z second handu, zwał jak zwał. Zapraszam Was do obejrzenia filmu. Przed tym, jak pokażę Wam moje zakupy, chciałabym powiedzieć parę zdań, dlatego że ostatnio w komentarzach zawrzało i generalnie przede wszystkim chciałabym Wam ogromnie podziękować za wielkie wsparcie. Naprawdę jestem w bardzo pozytywnym szoku. Jestem bardzo zaskoczona. Fajnie przyjęliście też film z informacjami, z faktami o mnie. Nie ukrywam, że to był chyba jeden z najtrudniejszych do nagrania dla mnie filmów, bo bardzo ciężko mówi się o sobie, a jeszcze bardzo musiałam dawkować rzeczy, które chciałam powiedzieć. Wiecie co, po prostu są tematy, w które ja się nie chcę zagłębiać. W tej chwili mam jakby nowe życie, nową rodzinę. Żyjemy sobie tutaj najbardziej w trójkę. To jest najlepsze dla nas, uważam. I jest, wiecie co, najzdrowiej jak być może. Także ja się bardzo cieszę, naprawdę jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Jesteście super, naprawdę mam najlepszych widzów na świecie i bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Czasami nawet tak bardzo miło mi się to czyta, bo nawet kiedy ktoś krytykuje i to tak zupełnie niepotrzebnie, albo wyraża jakieś dziwne uwagi, zawsze mogę liczyć na moje widzki i naprawdę doceniam, bardzo Was doceniam i bardzo jeszcze raz dziękuję. A teraz chciałabym przejść i pokazać Wam rzeczy. Kupiłam chyba z 5 rzeczy, czy jakoś tak. Zostawiłam 130 zł. Niestety, ale sezon jesień-zima będzie sezonem droższym dla mojego portfela, no bo wszystkie te rzeczy są po prostu cięższe niż, wiecie, bluzeczki na ramkach, krótkie rękawki, krótkie spodenki, spódniczki itd. I kupiłam, słuchajcie, dwie bardzo fajne sukienki, na które już mam dużo pomysłów i są to chyba najbardziej basicowe sukienki, jakie udało mi się kiedykolwiek kupić. Przede wszystkim chciałabym też zmienić troszeczkę formułę tych filmów, bo chyba są one za długie i zupełnie niepotrzebnie, dlatego przy okazji pokazywania Wam ciucha, z jednej strony będę pokazywała ciuch, a z drugiej strony od razu będziecie widzieli, jakie się w tym ciuchu prezentuje. Także pierwszą rzeczą, słuchajcie, to jest taka bardzo fajna, jeansowa, basicowa sukienka z mango w rozmiarze 38, to jest emeczka dokładnie. Taki bardzo milutki jeans w ładnym kolorze, uniwersalnym, jasnym. To jest chyba w ogóle jeden z moich ulubionych kolorów jeansowych. Ładny dekolt w serek, tutaj taka falbaneczka odcinana, tworzy się ładny dekolt, zresztą to po drugiej stronie już widzicie, także super, 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 bardzo jestem zadowolona z tego zakupu i oczywiście też jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. A tutaj, słuchajcie, zbieg okoliczności, dlatego że dwa razy zamawiałam sukienki z H&M-u w bardzo podobnym fasonie, dwa razy zwracałam z różnych przyczyn, już nieważne, nie wchodźmy w szczegóły. I słuchajcie, jak zobaczyłam, że jest prawie identyczne w lumpie, za pieniądze, które już mogłam na nie położyć, to mówię, dobra, to nie może być przypadek, to jest po prostu przeznaczenie i zrządzenie losu takie, że ja miałam ją znaleźć. Po prostu, bo ja w sukienkach byłam już wcześniej, a potem wróciłam jakby na ten dział z powrotem i znalazłam ją. Czarną, taką bardziej w oversize'owym fasonie, z tymi falbankami. Tutaj jest trochę odcinana, tak widzicie, w trójkąt. Bardzo fajny dekolt w serek. To jest rozmiar M, więc jest bardziej oversize'owa. Super materiał. No jestem bardzo zadowolona. I teraz już mam taką, wiecie, basicową sukieneczkę. No rewelacja, naprawdę rewelacja. Ja jestem super szczęśliwa.
Kolejna rzecz, to jest takie trochę szaleństwo z mojej strony, bo wiecie, że ja nie jestem swetrową dziewczyną i ostatnio nawet sporo swetrów porozprzedawałam, a przy okazji mogę Was zaprosić na moje Vinted, bo co jakiś czas systematycznie wrzucam tam różne rzeczy i mam kolejny sweterek do kolekcji. Moja kolekcja naprawdę jest bardzo mała, no ale jak zobaczyłam to cudeńko, tego ślicznego, kremowego milutka, takiego naprawdę pluszaczka wręcz. Zresztą widzicie tutaj, jak pięknie wygląda ten sweterek na mnie, na sylwetce. Czuję się trochę jak taka pani Śnieżynka w nim i naprawdę on jest tak milutki. Przez chwilę się zastanawiałam, czy go wziąć, dlatego że te rękawy dbałam się, że będą mi zjeżdżać. Chwilę się poruszałam w przymierzalni, przybierając spodnie i nic się nie działo, dlatego się zdecydowałam. To jest rozmiar S, no jest nowy, zresztą widzicie po stanie, że jest nówka funkiel, no i będzie pasował do wszystkiego, a na pewno do wielu stylówek typowo zimowych również. Kupiłam, słuchajcie, dorosłe spodnie. Zdziwicie się, dlaczego mówię, że dorosłe spodnie. Dlatego, że wiecie co, to są spodnie w taki kant. I generalnie bardzo mi się spodobało to, że one są w taką bardzo delikatną krateczkę, mam nadzieję, że to widać, czerwono-czarno-białą. Wyglądają bardzo porządnie. Są wyjątkowe, bo z tyłu mają gumę, która pięknie dopasowuje się z tyłu tutaj do sylwetki. I wiecie, nic kompletnie nie odstaje, nie ma takiej przestrzeni, która z reguły jest u mnie w spodniach. Super. Przy tym są fajnie dopasowane w pupie i w biodrach. Z przodu mają taką śmieszną a la mini kieszonkę, ale kieszonki tam nie ma. Kieszenie tutaj są z boku, tu z tyłu też jest taka imitacja kieszonek. To jest, ja myślałam, wykurczę, jakaś firma Classic, nie znam, ale to jest po prostu Marks & Spencer, pewnie jakaś seria Classic, rozmiar 36, bardzo, bardzo fajnie wyglądają i wiecie co, ja będę je stylizować z rzeczą, którą też tutaj jeszcze mam na biurku i chcę Wam pokazać i po prostu sneakersami, będę je bardziej na sportowo nosić. Czyli typowo po mojemu. Nie będzie do tego botków czy szpilek, dlatego że ja takowych nie noszę. Botki może założę, żeby Wam pokazać, jak to się będzie prezentować, ale ja na co dzień na pewno będę to stylizować bardziej na sportowo. Także super, jestem zadowolona. Są nowe. No rewelacja. No, wzięłam dorosłe spodnie. I ostatnia rzecz, słuchajcie, to jest naprawdę smaczek. I zastanawiałam się nad tym, dlatego że to jest 100% wełniany Lamb's Wool. To zresztą widzicie, rozmiar L. I wiecie co? Ja wygmerałam ten sweterek na dziale męskim. Ale no jak widzimy po rozmiarze, to nie jest męski sweter, bo to jest L-ka i on jest taki... Dla mnie bardziej oversize, ale nie jest to na pewno L-ka męska, bo L-ka męska byłaby dużo większa. Także bardzo fajny kolor grafitowy. I wiecie co? Ja nie mogę chodzić w wełnianych swetrach, a w tym swetrze mam coś takiego, że zakładam i pierwsza minuta jest takiego delikatnego drapania, a potem nie czuję tego kompletnie. Dlatego, że ten sweterek przymierzałam właśnie do tych dorosłych spodni i wiecie co, naprawdę byłam zdziwiona, mówię, nie, no drapie nie biorę. Tym bardziej, że mierzyłam 3 drapiące swetry i tamty to już w ogóle był dramat. A ten założyłam, mówię, o kurde, co jest grane, ja już go nie czuję, nie? Więc bardzo się ucieszyłam. Fajnie też, że ma taki na okrągło zrobiony kołnierzyk. Bardzo ładnie on wygląda i ja widzę go do... jednego naszyjnika, który mam nadzieję, że niebawem przyjdzie. Także no super, mi się bardzo podoba. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o moich zakupach. No i o tej zmienionej formie, dlatego że chciałam, żeby te filmy jednak były troszeczkę krótsze niż zwykle. Wydaje mi się, że najpierw pokazywanie rzeczy, potem opowiadanie o tych rzeczach na mnie może Wam się nudzić.
I widzę po statystykach, że te filmy nie są całe oglądane. Dlatego stwierdziłam, że może czas po prostu skrócić ten film, ale będzie konkretnie i na temat. Także jestem bardzo ciekawa. Koniecznie dajcie mi znać, bo dla mnie jest to tak naprawdę dowolna sprawa. Czy ja, wiecie, trochę poopowiadam też przymierzając, czy tylko zapozuję, żebyście to zobaczyli. To jest dla mnie naprawdę zero problemu i ja chcę po prostu, żeby Wam się jak najlepiej to oglądało i żebyście po prostu miło spędzali ze mną czas. Także kochani, zapraszam Was do następnych filmów i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, jesteście najlepszymi widzami ever. Bardzo się cieszę, że Was też przybywa, jest mi bardzo miło. Dla mnie to jest super motor napędowy. Widzimy się w następnych filmach, kochani. Pa!